Siemanko. Ja jestem Milan i witam was bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na moim kanale i w dzisiejszym odcinku pokażę wam moje zakupy na ostatniej trasie koncertu jaka była Rammsteina w Warszawie. No i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam właśnie tutaj moje zakupy. No i jak widzicie na samym wstępie kupiłem sobie tutaj kubki. Jest ich cztery. No jak widzicie każdy jest inny. Pierwszy prezentuje się właśnie w taki oto sposób. Mamy tutaj chłopaków z napisem Rammstein. Kolejny kubek yy, będzie to z trasy koncertowej Europę Stadium Tour, Tour 2022 Rammstein. No i jak sobie tutaj odwrócicie, mamy również całą trasę koncertową Ramsteina i jest m.in. właśnie Warszawa, 16 lipca 2022. Kolejny kubek, proszę Państwa, jest to Zigzag. Na pewno doskonale znacie tą piosenkę. Była również na koncercie Rammsteina, no i tak się ona tutaj prezentuje. Tak się właśnie ten kubek prezentuje. Mamy tutaj chłopaków, właśnie z teledysku Zigzag. No i ostatni kubek jest to również z Rammsteina. Mamy tutaj najnowsze zdjęcia, najnowsze zdjęcia. Przepuszczam, że to są z tego, co się orientuje, z tego nawet roku, z tego najnowszego albumu Zeit. No i co, kolejna rzecz, mamy tutaj pióra. Mamy ich dwa. O co chodzi z tymi piórami? Te pióra, proszę Państwa, dostałem od znajomego, który pracował w Warszawie właśnie przy rozkładaniu sceny Ramsteina. Prawdopodobnie są to pióra Paula albo Richarda. Mój znajomy twierdzi, że te pióra po prostu służyły im do grania na koncercie oraz potem do rzucania fanom. Podczas na przykład nawet piosenki Angel, jak dobrze wiecie, oni zawsze y, płyną tymi pontonami y, no, do sceny, a ludzie ich po prostu no, niosą, że to tak powiem. Także bardzo możliwe, że to są właśnie ich pióra. Powiem Wam, że ogólnie zajebista sprawa, bo znajomy mój właśnie tam pracował przy rozkładaniu sceny z Ramsteina i on po prostu je, że tak powiem, znalazł w garderobie ich. Także dał mi to tak w prezencie. Także jestem mega zadowolony. Kolejna rzecz jest to koszulka z Ramsteina ZEIT. Jak wiecie to jest najnowszy album Rammsteina póki co. I również sobie taką koszuleczkę tutaj zakupiłem. Tutaj mamy również ich logo. Kolejna rzecz jest to smycz. Również z Ramsteina, taka niebiesko-czarna. Mamy tutaj logo, tutaj mamy napis Ramstein, a jak sobie tutaj odwrócimy, mamy Stadium Tour 2022. Jak widzicie, jeszcze nawet nie zdążyłem sobie tego otworzyć po koncercie, ale na spokojnie sobie to później zrobię. I ostatnia rzecz, jaką kupiłem, jest to logo Ramsteina. Też tak się on prezentuje, oczywiście oryginalny. No i jak widzicie, mamy tutaj napis Ramstein, również to jest jeszcze nieotwarte. Folii. Także tak to wygląda, moi drodzy. Taka yy, kolekcja kolejna przybywa do <noise> mojej kolekcji, że tak powiem. Yy, takie zakupy zrobiłem, może o tak. Yy, ogólnie teraz Wam powiem, ile ja za wszystko dałem. Także yy, za te wszystkie cztery yy, kubki, jakie tutaj widzicie, one były w zestawie kosztowały 40 zł, za te 4 kubki dałem 40 zł za koszulkę dałem 150 zł, ona jest oczywiście oryginalna jak widzicie nawet tutaj spójrzcie sobie eee, następna rzecz, smycz 40 zł i bryloczek 40 zł pióra nie liczę bo to jest prezent od znajomego także ogólnie za takie zakupy no, wyszło mnie 270 zł powiem Wam tak, mm, nie jest źle Zwłaszcza, że teraz no jest ta inflacja w Polsce. Także no myślę, że jak za tyle gadżetów 270 zł. No nie jest jeszcze tak źle. Ja ogólnie w sumie też tak nie zwracam na to uwagi, bo ja się cieszę, że po prostu mam zajebistą pamiątkę z tego koncertu. Moi drodzy, co mogę Wam powiedzieć? To wszystko raczej w tym materiale. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału Miszczuniu Ziomek Milan. I ostatnia informacja, jaką chcę jeszcze Wam powiedzieć na tym filmie, to ogólnie mam nadzieję, że spodobał Wam się mój koncert cały z jak jaki dla Was nagrałem w Warszawie. Playlista na moim kanale jest. Te filmy są nowe, ja je wrzuciłem raptem Wczoraj, że to tak powiem, zależy kiedy wrzucę ten film, ale ostatni film z Rammsteina, jaki pojawi się właśnie z koncertu, był wczoraj, także no mam nadzieję, że Wam się podobały te filmy. Jest nagrane wszystko od pierwszej, pios od pierwszej piosenki do ostatniej, także no, ogólnie mam nadzieję, że Wam się yy, podobała w ogóle tutaj cała moja. Yy, Playlista, którą stworzyłem dla Was i którą również nagrałem dla Was w Warszawie, cały koncert Rammsteina. Zachęcam Was do oglądnięcia, jeżeli jeszcze nie widzieliście, tam do zalajkowania tych filmów i do zostawienia komentarzy. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!